Szanowni Państwo, rząd skierował do Sejmu projekt nowelizacji ustawy budżetowej. Będziemy nad tym projektem debatować dzisiaj. Rząd w swoim uzasadnieniu twierdzi, że nowelizacja ma na celu zwalczanie skutków pandemii i spowodowanie powrotu polskiej gospodarki na ścieżkę wzrostu gospodarczego. My wykażemy, że to nieprawda. Tak jak 8 miesięcy temu pokazaliśmy, że propagandowa teza o budżecie bez deficytu jest fikcją, tak i dziś pokażemy, że nowelizacja budżetu w istocie rzeczy ma bardzo niewiele wspólnego z walką z pandemią. Prawdziwe cele tej nowelizacji są inne. Po pierwsze, chodzi o przykrycie chaotycznej, nieskutecznej, nieodpowiedzialnej polityki rządu w walce z pandemią. Dotyczy to zupełnie niepotrzebnych ograniczeń, które były wskazywane, które były wprowadzane. Dotyczy to braku środków na ochronę zdrowia w sensie rozpoznania pandemii, izolowania osób chorych, przeprowadzania testów. I dotyczy to wszelkich działań, które spowodowały niepotrzebny lockdown i zamrożenie gospodarki. Ale jest też drugi cel, chyba ważniejszy. Przy pomocy tej nowelizacji rząd chce przerzucić na barki polskiego społeczeństwa koszty 5 lat swojej nieodpowiedzialnej polityki finansowej, polityki rozdawania pieniędzy, których nie było, polityki zadłużania polskiej gospodarki, polityki związanej z hamowaniem inwestycji, polityki związanej z rozdawaniem przywilejów, na które nie było w polskich finansach środków. Wszystko to wykażemy i pokażemy, że efektem tego jest kolosalny wzrost zadłużenia państwa. W tym roku tylko zadłużenie państwa wzrośnie o 300 miliardów złotych. To jest najwyższe w historii, przyrost zadłużenia publicznego. On jest spowodowany całokształtem polityki Prawa i Sprawiedliwości, o czym zresztą mówiliśmy wielokrotnie i przed czym wielokrotnie ostrzegaliśmy. Pamiętacie Państwo, jak premier Morawiecki często grzmiał z mównicy sejmowej, że Platforma Obywatelska tak strasznie zadłużyła Polskę. No to przyjrzyjmy się temu długowi z czasów 8 lat rządów Platformy Obywatelskiej i PSL-u i z czasów 5 lat rządów PiS-u. Otóż zadłużenie wzrosło przez 8 lat o niecałe 400 miliardów złotych. Mówimy o metodologii unijnej, żeby porównywać rzeczy porównywalne. A o ile zadłużył nas PiS? Przez 5 lat o 500 miliardów złotych. Rachunek jest prosty. Jeśli 400 miliardów podzielimy przez 8 lat, to znaczy, że zadłużaliśmy Polskę średnio o 50 miliardów złotych rocznie. To dużo. Pamiętajmy jednak, że mieliśmy w tym czasie 2 wielkie światowe kryzysy. Mówiło się wtedy największe od 100 lat. Tymczasem PiS zadłuża nas rocznie o 100 miliardów złotych, a twierdzi, że to wszystko na skutek niespełna 3-miesięcznego lockdownu. Prawda jest taka, jak powiedział profesor Rosati. Pieniędzy na obietnice i transfery socjalne nigdy nie było. PiS rozdawał na kredyt. Co to znaczy dla przeciętnego Polaka? Jak dostał 500 zł, będzie musiał oddać 600, a w dodatku ze swojej kieszeni musi płacić za leczenie. Wszyscy Państwo to wiecie, jeśli korzystacie z ochrony zdrowia. Tak PiS prywatyzuje ochronę zdrowia. Za całe to nieudolne rządzenie i państwem, i finansami zapłacą polscy przedsiębiorcy i polscy pracownicy. Szanowni Państwo, nowelizacja budżetu zdecydowanie potwierdza tezę wygłaszaną przez nas przed wieloma miesiącami, że budżet zrównoważony to największe kłamstwo Morawieckiego, a finanse publiczne w czasach rządu PiS popadły w ruinę, a nie były zdrowe. Kryzys zaś zweryfikował prawdę na temat luki VAT-owskiej. Przez ostatnie lata słyszeliśmy, jak szeryf Morawiecki zabrał złodziejom i mafiom VAT-owskim miliardy
złotych podatku VAT. Dzisiejsze analizy i prognozy wskazywałyby zatem na to, że po wyborach rząd PiS-u postanowił mafiom VAT-owskim i wszystkim złodziejom te miliardy oddać. Według najnowszych analiz luka VAT-owska w tym roku może wynieść nawet 36 miliardów złotych, co da wzrost o 5 punktów procentowych i uplasuje Polskę powyżej średniej unijnej, jeżeli chodzi o kwalifikację właśnie wysokości luki VAT-owskiej. Co to tak naprawdę ocenia, już teraz przechodząc do meritum sprawy, potwierdza to fakt, że VAT jest podatkiem procyklicznym i w momencie, kiedy jest dobra koniunktura gospodarcza, efektywniej płynie do budżetu państwa i na tym tak naprawdę przez lata korzystał rząd PiS, korzystając z dobrej koniunktury gospodarczej, nie tylko w Polsce, nie tylko w Europie, ale tak naprawdę na świecie. A dzisiaj, kiedy jesteśmy raptem po 3 miesiącach kryzysu gospodarczego wywołanego lockdownem, błędną decyzją rządu Prawa i Sprawiedliwości, kiedy przedsiębiorstwa zmniejszyły aktywność gospodarczą, kiedy mają problemy z rentownością prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, niezależnie od tego, czy zajmują się produkcją towarów, czy świadczeniem usług, ten VAT płynie do budżetu po prostu bardziej skąpo, bo każdy dwa razy częściej łapie się za portfel, a spadek zysków i rentowności sprawia, że podatku przedsiębiorstwa płacą po prostu mniej. Także budżet zrównoważony i zdrowe finanse publiczne to było największe kłamstwo premiera Morawieckiego, a uszczelnienie luki VAT-owskiej w Polsce nigdy nie miało miejsca. Jeśli Państwo macie jakieś pytania, jesteśmy do dyspozycji. Jeśli nie, bardzo dziękujemy. Dziękujemy.